Siemanko, z tej strony Adi, witam serdecznie na swoim kanale. Dzisiaj bardzo zwięzły materiał, mam dla Was fajne ćwiczenie dwójkowe, które wprowadza rywalizację i skupia się na poprawie kontroli piłki. Od razu może powiem, że jeżeli nie jesteście w stanie trenować z partnerem, to na kanale mam bardzo fajne indywidualne ćwiczenie. No trochę tego typu, trochę podobne, chociaż inne, także zerknijcie sobie tutaj w narożniku, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. A dzisiaj skupimy się właśnie na tym dwójkowym ćwiczeniu. Można to nazwać berkiem ganianym. Ustawiamy sobie niewielki obszar z czterech grzybków, butelek, butów, czegokolwiek, tak żeby ten obszar był po prostu widoczny dla każdego. Stajemy z partnerem po przekątnej, jest to ganiany z piłką, ustalamy zawsze, kto jest tym człowiekiem goniącym i oczywiście zadaniem goniącego jest dotknięcie gościa uciekającego. Możemy tutaj zmieniać kierunki biegu, możemy stosować jakieś sztuczki, które w jakiś sposób zmylą uciekającego. Repertuar jest dowolny, na pewno przewagę ma ten, który lepiej kontroluje piłkę. Im jesteście w stanie szybciej biec z piłką w pełnej kontroli, tym lepiej dla Was. Optymalnym będzie tutaj oczywiście trenowanie z partnerem o podobnych umiejętnościach, ale jeżeli między Tobą a Twoim kolegą treningowym czy koleżanką są jakieś dysproporcje w umiejętnościach, to nic straconego. Jest to wręcz pożądana opcja dla tej słabszej osoby, dlatego że trenując właśnie w tego typu ćwiczeniach z osobą dużo lepszą, po prostu szybciej się poprawimy, szybciej wyciągniemy swój level do góry, także jak najbardziej warto to robić. Jeżeli o nas chodzi, my robiliśmy tutaj akurat trening ciężki, interwałowy, to było jedno z ostatnich ćwiczeń, więc tutaj już niestety te nogi były trochę kapciami, ale tak czy siak zrobiliśmy 3 serie po minutę, tak żeby każdy z każdym mógł się tutaj poganiać. Naprawdę polecam to ćwiczenie, bardzo proste i też trochę frajdy sprawia. Oczywiście jest to ćwiczenie męczące, poprawicie tutaj na pewno wytrzymałość nóg, kontrolę piłki, szybkość prowadzenia piły w różnych kierunkach, bo tutaj oczywiście kierunki zmieniamy tak, żeby mylić człowieka uciekającego. Tyle w temacie. Jeżeli materiał się podoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnych materiałach. Owocnych treningów. Do zobaczenia. O! Ole i dalej. Ej, założyłem lochę twojej kamery.